Właśnie dla takich gier jak ta tworzą tą serię. Nieszablonowych, ciekawych perełek, które nie zawsze otrzymują tyle uwagi, ile powinny. Cześć wszystkim. Z tej strony Czwórka, a przed Wami kolejny odcinek Co to jest, w którym tym razem chciałabym Wam przedstawić Her Story. Na początku jedna ważna informacja. Ta gra opiera się w 100% na historii, która jest tutaj przedstawiona. Tak samo też na sposobie jej przedstawiania i na indywidualnym poznawaniu całej sprawy. Dlatego, żeby tego wszystkiego nie zepsuć tym filmem, nie zepsuć Wam zabawy, wyciszyłam całkowicie grę, podkładając dodatkową ścieżkę muzyczną. Zakryłam też transkrypcję wszystkich wypowiedzi oraz hasła, przy których pomocy przyjdzie Wam odkrywać historię zbrodni sprzed lat. Na potrzeby prezentacji mechanizmów gry puszczę w tym materiale tylko jeden filmik. Właściwie to jest pierwszy film, który jest dostępny w grze. Dalej będziecie zdani na moją opowieść. A skoro już wspomniałam o tym filmiku, to zacznijmy od pierwszego skrawka opowieści. You think it's murder? I mean, clearly it's murder. What can I do to help? Her Story to gra, w której naszym głównym zadaniem jest odgadnięcie, co właściwie się wydarzyło. Do dyspozycji otrzymujemy przestarzały interfejs z dostępem do bazy danych, w której to przechowywane są nagrania z przesłuchania pewnie jednej kobiety. Właściwie z kilku sesji przesłuchania. Od razu się nasuwa, że pewnie jeśli obejrzymy całe przesłuchanie po kolei, to zagadka od razu się rozwiąże. Otóż nie. Po pierwsze dysponujemy tylko nagraniami zawierające odpowiedzi na pytania detektywów. Same kwestie detektywów gdzieś się zapodziały i nie mamy teraz do nich dostępu. Po drugie, nagrania nie są dostępne chronologicznie po kolei, od najstarszego do najnowszego, a aby dostać się do interesujących nas urywków, musimy je wyszukać. Po trzecie, wyszukiwarka jest bardzo ograniczona, bo mimo tego, że znajdzie całkiem dużo odpowiedzi na wpisane hasło, to wyświetli tylko 5 pierwszych trafień, a dalej będziemy musieli doprecyzować naszą frazę, jeżeli chcemy zobaczyć inne filmy. Aby więc dotrzeć do kolejnych nagrań, trzeba dokładnie wsłuchiwać się w dostępne już nagrania i na ich podstawie budować kolejne zapytania do bazy. Czasem może to być jedno słowo, innym razem całe zdanie, to już zależy tylko i wyłącznie od nas. Oczywiście im bardziej szczegółowe będzie zapytanie, tym mniej dostaniemy wyników, a te, które się nam pojawią, będą o wiele bardziej konkretne. I tak zaczyna się zabawa. Teoretycznie nie brzmi to ekscytująco, ale tutaj wkracza na scenę świetny scenariusz i genialna gra aktorska głównej bohaterki. Jeśli kiedykolwiek chcieliście się wcielić w rolę detektywa, to gwarantuję, że Her Story Was zainteresuje. Prawdę mówiąc, kiedy rozpoczynałam moją zabawę, to nie byłam w stanie wyłączyć gry, zanim nie odkryłam prawdy. Chociaż może to trochę za mocno powiedziane. Widzicie, to jest jedna z tych gier, która nawet po przejściu przez cały czas siedzi gdzieś z tyłu głowy i zmusza człowieka do ciągłego rozkminiania. Pozostawia po sobie pytania, które zmusiły mnie do wyszukiwania w internecie przeróżnych teorii i porównania tego do moich notatek. Tak, notatek. Wyobraźcie sobie, że gra wciągnęła mnie tak bardzo, że siedziałam do późnej nocy przed komputerem, z notatnikiem przed sobą, notując co ważniejsze spostrzeżenia, tak aby zapamiętać, co dalej chcę wyszukać. Kartka zapełniała się przeróżnymi tropami, a ja co i rusz musiałam wykreślać je albo dopisywać kolejne rzeczy, które udało mi się odkryć. Dla mnie bomba. To takie świeże doświadczenie w porównaniu do tego, co mamy w tym momencie dostępne na rynku, a ja do tego zawsze bardzo mocno ceniłam gry ze świetną historią w tle, dlatego właśnie czegoś takiego szukałam. Twórcy zadbali o to, żeby wszystko wyglądało bardzo klimatycznie. Całość interfejsu przypomina właściwie jakiegoś starego Windowsa 95 z pootwieranymi bardzo podstawowymi programami. Możemy na przykład zobaczyć jakieś readme w notatniku, albo na przykład znaleźć piracką kopię gry razem z krakiem, żeby sobie tam zagrać. Małą rundkę, to jest bardzo prosta gra planszowa. Ale generalnie no, jest ten feeling, jest takie uczucie oldschoolowego komputera, co jest strasznie fajne. No dobra, ale jak z ceną i na ile taka gra może nam starczyć? Gra jest teraz w cenie około 5 euro, czyli plus minus biletu do kina na seans 3D, przynajmniej w moim mieście.
To porównanie jest dosyć ważne, bo długość rozgrywki nie przekracza raczej 3 godzin realnej zabawy. A jako że gra opiera się w 100% na fabule, to powtórna zabawa nie cieszy już tak bardzo. Chociaż może drugie podejście jeszcze może cieszyć, bo oglądamy te same kawałki, ale już mamy jakąś teorię w głowie i właściwie wiemy, co się wydarzy, więc można to jakoś porównać. Ale przejście tej produkcji 2 razy to takie totalne maksimum. W moim wypadku, jeśli miałabym jednak wybierać pomiędzy kinem a doświadczeniem, jakie zafundowała mi gra, bez dwóch zdań zdecydowałabym się na zakup Her Story. Szczególnie, że grałam w nocy, było klimatycznie, wokół mnie cisza, a ja skupiałam się na kolejnych króciutkich urywkach przesłuchania naszej bohaterki. Ale jak wiemy, każdy ma własne podejście do tego typu spraw, więc decyzję zostawiam Wam oczywiście. Muszę też wspomnieć, że aby w pełni cieszyć się rozgrywką, należy w miarę sprawnie posługiwać się językiem angielskim. Tak, aby na pewno rozumieć filmy, bo one nie mają żadnego tłumaczenia, oraz dosyć sprawnie wpisywać też kolejne zapytania do bazy danych, bo tutaj literówki niestety skutkują tym, że po prostu nic nie znajdziecie. Podsumowując, nie mogę nie polecić tej gry. Naprawdę, Her Story zrobiło na mnie ogromne wrażenie, więc jeżeli jesteście fanami zagadek, chcielibyście coś porozkminiać, chcielibyście zagrać coś świeżego, albo lubicie seriale detektywistyczne, to serdecznie polecam. To tak naprawdę wybór do Was też, na czym zagracie, bo gra jest w tym momencie wydana na pecety, na iPady i z tego co pamiętam też iPhony. Jak dla mnie, gra była warta każdej złotówki i gram na pececie. Dajcie znać, co sądzicie o tej produkcji. Jeśli już graliście, to chętnie pogadam na temat teorii związanych z Her Story. Jednak bardzo proszę, aby komentarze, które zawierają chociażby strzępki fabuły, były oznaczone wcześniej jako komentarz zawierający spoiler. Nie psujmy sobie zabawy nawzajem, to jest naprawdę świetna gra, więc pozwólmy innym też odkryć ją samemu. Z mojej strony postaram się moderować komentarze tak, aby usuwać te, które są nieoznaczone jako spoiler, a zawierają spoilery. No dobra, to chyba na tyle. Dzięki, że obejrzeliście ten film. Serdecznie zapraszam na wszystkie kolejne. I trzymajcie się, 4 bez odbioru.